Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa do naszej wspaniałej pijalni, żeby poinformować o dwóch nowych długofalowych projektach. Pierwszy projekt związany jest z obchodem Dni Wody. Dzień 22 marca został ustanowiony właśnie Światowym Dniem Wody. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako że Światowy Dzień Wody w tym roku akurat przypada na wtorek, nasz Festiwal Wody odbędzie się w weekend poprzedzający ten dzień. Na tym festiwalu będziemy chcieli wszystkich Państwa poinformować o unikatowych walorach naszych wód. Spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina posiada na koncesję wydobycia 4 wód leczniczych: Marta, Młynarz, Dąbrówka i Mieszko. O tych walorach, unikatowych wartościach wód będą mogli wszyscy z Państwa wysłuchać, a potem porozmawiać z naszą wykwalifikowaną kadrą, fizjoterapeutami, lekarzami, dietetykami. Drugi projekt, który powstał dzięki wieloletniej współpracy z Zamkiem Książ, jest to projekt Książańskie Wody Uzdrowiskowe. Projekt ten idealnie wpasowuje się w naszą strategię, w naszą działalność. Więcej na temat tego projektu opowie pani prezes Zamku Książ, pani Anna Żabska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie, szanowni państwo. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj występuję w podwójnej roli, bo jako prezes Zamku Książ, ale też prezes lokalnej organizacji turystycznej, bo również Uzdrowisko Szczawno-Jedlina jest członkiem bardzo aktywnym, działającym w ramach lokalnej organizacji turystycznej. I podążając po pierwszym naszym produkcie lokalnym, bardzo nam zależało na tym, żeby przybliżyć i rozpropagować kolejny produkt regionalny, który mamy, czyli właśnie wody uzdrowiskowe, wody źródlane, które mamy w Szczawnie, tutaj w uzdrowisku i także w Jedlinie. A przez to, że te wody ściśle są związane również z historią Zamku Książ, zaproponowaliśmy wspólny bilet, który będziemy oferować naszym turystom przyjeżdżającym do Zamku Książ. Wracamy trochę do historii Hochbergów i tych czasów, kiedy to oni też swoich gości zawsze po wizycie w Zamku Książ przywozili tutaj do uzdrowiska, częstowali tymi wodami, które dzisiaj także można spróbować, skosztować. I w ten sposób powstał wspólny bilet, czyli bilet dotyczący książańskich wód uzdrowiskowych. To jest troszeczkę szerszy projekt poza samym biletem. Ja się cieszę tutaj, bo także wpisujemy się w propozycję uzdrowiska, czyli w ogóle Festiwal Wody, ale my chcielibyśmy jako lokalna organizacja turystyczna zaproponować jeszcze dodatkowe elementy i dodatkowe działania. To znaczy spotkanie dotyczące historii, skąd w ogóle bierze się nazwa książęcych wód uzdrowiskowych. Tutaj o historii właśnie Hochbergów, powstania, odnalezienia tych źródeł i powstania w ogóle uzdrowiska, bo pamiętajmy, że od początku XVI wieku uzdrowisko i książ należał do jednej rodziny i tak było do 1934 roku. Ta wspólna historia będzie przedstawiana przez dobrze Państwu znanego Mateusza Meketyszyna na spotkaniu, który proponujemy 20 marca o historii na żywo. Następnie z panem doktorem Jackiem Gąsiorowskim będziemy rozmawiać o tym, jakie lecznicze i jakie właściwości mają te wody, co one dają. Tu zresztą już jest taka ściąga, czyli 15 korzyści z picia wody, ale podejrzewam, że pan doktor Gąsiorowski na pewno powie jeszcze więcej, więc to na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Kolejne to spotkanie, spacer historyczny tutaj po uzdrowisku, który także poprowadzi Mateusz Meketyszyn, czyli prezes Fundacji Księżnej Daisy i ekspert w tej dziedzinie. To 2 kwietnia zaprosimy
zaprosimy także Państwa. Wszystkie te wydarzenia będziemy o nich informować na stronach lokalnej organizacji turystycznej, a także na stronach Zamku Książ, oczywiście we współpracy z uzdrowiskiem. Zachęcamy, zapraszamy. Co do biletu, on już startuje od dzisiaj. Już od dzisiaj proponujemy naszym turystom skorzystanie z tej opcji, czyli jeden bilet, z jednego biletu korzystamy z zamków, z palmiarni i także z wejścia do uzdrowiska, tutaj by skosztować tych wód źródlanych. I kolejna rzecz to te dodatkowe wydarzenia, o których przed chwilką wspomniałam. Wszystkie te wydarzenia będą bezpłatne dla naszych odbiorców. Zachęcamy Wałbrzyszan, bo bardzo wielu Wałbrzyszan nie wie tak naprawdę. Jakby nawet by Państwa zapytać, jakie znacie źródła tutaj, które są, to podejrzewam, że byłby z tym problem, żeby je wymienić wszystkie prawidłowo. Dlatego też chcemy przypomnieć naszym mieszkańcom, bo to oni są ambasadorami tego miejsca, ambasadorami Szczawna, ambasadorami Wałbrzycha, pokazać, jak pięknie Wałbrzych i Szczawno się rozwijają i jak można wykorzystać tę dobrą współpracę i wspólną historię do tego, by wspólnie promować nasze walory i pokazać kolejny produkt turystyczny, jakim produkt turystyczny aglomeracji wałbrzyskiej, jakim na pewno są te wody uzdrowiskowe tutaj w Szczawnie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję.